Grudzień to wyjątkowy miesiąc pamięci, w którym obchodzone są między innymi rocznice tragicznych wydarzeń na Wybrzeżu w roku 1970. W tym roku mija pół wieku od tych wydarzeń, które mimo upływu czasu wciąż tkwią głęboko w pamięci mieszkańców Trójmiasta. Jednym z miejsc, które upamiętnia poległych stoczniowców Gdańska, jest pomnik Trzech Krzyży na Placu Solidarności. To miejsce odwiedzane jest przez niemal wszystkich turystów przyjeżdżających na Wybrzeże. A jest ono wyjątkowe, gdyż łączy w swojej symbolice pamięć o stoczniowcach, którzy sprzeciwili się władzy komunistycznej i zginęli w grudniu 1970. A także przywołuje przeżycia dni sierpniowych sprzed 40 lat, kiedy zrodził się ruch solidarnościowy i zapoczątkowane zostały istotne przemiany społeczno-polityczne w naszym kraju. To właśnie dzięki tej determinacji serc, pomimo sprzeciwu władz, 16 grudnia 1980 roku został odsłonięty pomnik poległych stoczniowców, o którym myślano już znacznie wcześniej. W roku 1971 ówczesny przewodniczący Rady Oddziałowej Związku Zawodowego Metalowców na Wydziale W4 Henryk Lenarciak wysunął postulat budowy pomnika upamiętniającego poległych stoczniowców. Jednakże spełnienie tego postulatu stało się możliwe dopiero po podpisaniu porozumień sierpniowych w roku 1980. Warto wspomnieć, że jeszcze podczas strajków zebrano fundusze na ten cel, a datki składali nie tylko stoczniowcy, ale mieszkańcy całego Trójmiasta. Zawiązał się także Komitet Budowy Pomnika, na czele którego stanął Henryk Lenarciak, a jego zastępcą został Marek Adamczewski, zaś sekretarzem Zygmunt Mandryla. Pierwotnie zatwierdzony został projekt, który zakładał, że będą cztery krzyże złączone kotwicami. Po jakimś czasie twierdzono, że z powodów technicznych projekt został zmieniony. Jego autorami są Bogdan Pietruszka, Elżbieta Szczydrowska-Paplińska, Robert Mokwiński i architekt Wiesław Szyślak. Tak zwaną małą architekturę zaprojektowali Wojciech Mokwiński i Jacek Kręc. Mimo że działania były przeprowadzone niezwykle sprawnie, a pewne prace już zaawansowane, władze usiłowały nieustannie opóźniać budowę pomnika, między innymi proponując ogólnokrajową dyskusję nad założeniami pomnika oraz rozpisanie ogólnopolskiego konkursu na projekt. Szczęśliwie udało się temu zapobiec, między innymi dzięki protestowi Anny Walentynowicz, która nie ukrywała obaw o manipulację prawdą historyczną i, jak podkreślała, o rozmycie prawdy odpowiedzialność historyczną za masakrę stoczniowców. Pierwszy pal pod budowę wbito 17 września 1980 roku. Niespełna 3 miesiące później, 6 grudnia, odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego, w którym zawarte były wszystkie informacje odnośnie okoliczności powstania i osób współtworzących ten monument. Również sama budowa zjednoczyła wiele firm specjalizujących się w stawianiu konstrukcji metalowych, posiadających także nietypowe urządzenia, które umożliwiły transport i montaż ogromnych elementów. Robiono też wszystko, żeby jak najszybciej ustawić zasadnicze elementy pomnika – trzy krzyże. Te wykonano w Stoczni Gdańskiej z blachy chromoniklowej kwasoodpornej, którą dostarczono z huty Batory. Jak nietypowe było to zadanie dla wszystkich wznoszących pomnik, świadczą między innymi gabaryty poszczególnych detali. Każdy z krzyży mierzy 42 metry i waży 32 tony. Ich wykonanie, przetransportowanie na miejsce i ustawienie pionowo wymagało precyzji i doświadczenia. Zastosowano żurawie o nośności 60 ton i 100 ton. Po ustawieniu krzyży montowano kotwice, każda z nich waży 2 tony. To było także trudne zadanie, gdyż instalowano je na wysokości 35 metrów. W dzienniku budowy zanotowano, że wielu robotników zadeklarowało swoją pracę przy budowie pomnika bezpłatnie, w ramach urlopu, a pracowano tam po 12, a nawet 16 godzin dziennie.
Spoglądając na dolne części krzyży, widoczne są płaskorzeźby ukazujące realia pracy stoczniowców. Na murze zamykającym Plac Solidarności umieszczone zostały tablice pamiątkowe, a w centralnym miejscu sylwetka stoczniowca, którego dosięgły milicyjne kule, a tu za nim lista poległych. Symbolika pomnika jest dla wszystkich czytelna. Krzyże, które w swojej liczbie odnoszą się do zrywów wolnościowych w latach 1956, 1970, 1976, oznaczają zarówno cierpienie, jak i zwycięstwo życia nad śmiercią, prawdy nad fałszem. Kotwica to znak nadziei, tej, która motywuje ludzką aktywność, by nie zaniechać żadnej okazji do podjęcia walki w słusznej sprawie. Zgodnie z tym, o czym mówił kapelan Solidarności, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, że jedynie prawda nas wyzwoli. W swojej 40-letniej historii plac, na którym stoją gdańskie trzy krzyże, był świadkiem wielu ważnych wydarzeń i spotkań z przedstawicielami świata polityki i kultury. Jednak najważniejszym wydarzeniem była modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 12 czerwca 1987 roku. Fakt ten, a także miejsce, gdzie stał papież Polak, oznaczone zostały pamiątkową tablicą i zarysem jego stóp. Tego dnia plac otoczony był 1,5-tysięcznym kordonem funkcjonariuszy ZOMO i milicji. Nie było żadnych reakcji z ich strony. Panowała cisza. Ojciec Święty nie wydawał się tym faktem zaskoczony, a jedynie podkreślił. W rozmowie z ówczesnym ordynariuszem gdańskim arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim, że jest to najwłaściwsza atmosfera, by uszanować ofiary, że milczenie w takim miejscu jest krzykiem. Poglądając na trzy krzyże i na plac, na którym stoją, warto zauważyć, że znaków tutaj zawartych można odczytać, jak trudna była droga do odzyskania przez Polskę wolności, za którą tak wielu zapłaciło najwyższą cenę swojego życia.